Ten protest był absolutnie nieuzasadniony, ponieważ pracownicy doskonale wiedzieli o tym, że miesiąc przed sesją 28 maja Sejm przyjął rozwiązania ustawowe, takie dokładnie, jakie wyrażali w swoim proteście. Dla mnie to był protest polityczny. Pomimo tego, że 28 maja Sejm przyjął zmiany ustawowe regulujące te roszczenia, od 1 czerwca został zatrudniony mediator, ale on od początku tak zdawał sobie sprawę, że szybko będzie zakończony ten spór. Myślę, że on był podsycany przez szefa regionu, pana Motowidełko, radnego PiS-u w województwie lubuskim, celowo do sesji absolutoryjnej, bo na drugi dzień po sesji został zakończony, mediator podpisał z tym związkiem zawodowym. To jeden związek zawodowy cały czas protestował. Trzy pozostałe związki zawodowe, skupiające również bardzo ważnych pracowników, bo Związek Zawodowy Lekarzy, Związek Zawodowy Pielęgniarek oraz Związek Zawodowy Pracowników Technicznych, nie przystąpił do tego sporu i nie miał żadnych wątpliwości, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej jest szpital, który wygenerował na koniec roku stratę 4 800 000 zł, potrzebuje spokoju i potrzebuje programu naprawczego i walki, przede wszystkim działań w kierunku utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego, bo to jest jedyna szansa dla szpitala. Niestety ten spór, ten protest opóźnił te działania. Spór został zakończony. Podpisali, zapisy są takie, że powiedzmy ta pensja minimalna już, znaczy zniosły się te po prostu ten zapis, bo ustawodawca przewidział wyższe wynagrodzenie, jak jest minimalna pensja w tej chwili. Każdy pracownik szpitala w Ciborzu do dnia 31 października tego roku otrzyma brakującą kwotę do kwoty 2720 zł. Teraz przystępujemy do programu 40+, chcemy to już wdrożyć, chcemy wejść w rehabilitację po-covidową. No także na tą chwilę to jest tak dla nas po prostu dość istotne. No nie ukrywam, że wdrażamy, jak już mówiłem ostatnio, nowoczesne programy, które usprawnią zarządzanie szpitalem w Ciborzu, które pokażą nam słabe nasze strony, które uszczelnią na przykład nam koszty i no to tyle, nie?